Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku symulowanej kariery na moim kanale. No i jak możecie zauważyć, mamy tutaj pojedynek z Lechem Poznań w Lidze Europy. Możemy sobie zobaczyć też inne spotkania. No jak widzicie, też Chelsea gra w Lidze Europy, Atletico. Mamy też Lyon, Villarreal, Borussia Dortmund oraz Borussia Mönchengladbach, więc mamy naprawdę ciekawe towarzystwo w Lidze Europy. Ale ciekawe, że aż tak mocne zespoły grają w tych rozgrywkach. No więc zobaczymy, jak sobie poradzimy. No niestety, my spadliśmy do Ligi Europy przez ten błąd, który pamiętacie, że był w poprzednim odcinku, a mianowicie to, że mecz u siebie wygrywaliśmy Walkowerem, a na wyjeździe przegrywaliśmy, no i przez to zajęliśmy trzecie miejsce, ale zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj nie będzie tego błędu. No ale okej, przechodzimy już do tego spotkania. No i powinniśmy raczej na spokojnie awansować do kolejnej rundy. No ale jak widzicie, mamy tutaj kilku piłkarzy, którzy obecnie występują w Lechu Poznań. Jest Isak, jest Welder, Balua, mamy też Kalstroma. No więc fajnie, że tutaj sporo tych zawodników zostało. Nasz skład wygląda następująco. Mam nadzieję, że uda się pokonać zespół z Polski. Wybieramy sobie oczywiście szybką symulację. No i zobaczmy na rezultat tego meczu. No i mamy remis na wyjeździe. Ciekawy rezultat. Dla Lecha bramkę zdobył Iszak oraz Marchiński. Dla nas do siatki trafił Tete oraz Davis. No i zobaczymy, to może być ciekawie w rewanżu, ale na szczęście rewanż gra był u siebie, więc mam nadzieję, że uda się wygrać i awansować, no ale nie wygląda na to zbyt dobrze, jak z Lechem Poznań mamy takie problemy. Chociaż może to Lech wskoczył na wyższy poziom, piłkarze się rozwinęli. Teraz gramy ze Stuttgartem, mają oni 11 miejsce w tabeli, my mamy 7. Mam nadzieję, że nas nie zwolnią z tego Bayernu, no bo to było trochę słabo, bo nas drugi raz zwolnili. Ale ogólnie mamy problemy z formą naszych zawodników, no bo tak jak widzicie, Ręcz jest bez formy. A wcześniej też ogólnie dużo zawodników było w słabej formie, więc no niestety nie wygląda to zbyt dobrze, tak jak to było na przykład w PSG albo w Milanie, gdzie wygrywaliśmy Ligę oraz wygrywaliśmy Ligę Europy oraz Ligę Mistrzów, no ale zobaczymy, może tutaj też uda się wygrać Ligę Europy i wskoczyć trochę wyżej w tabeli. No zobaczymy. Może zrobimy jakieś zmiany w składzie, może wymienimy tego Ręcza, skoro jest bez formy. Może niech Laird zagra sobie na prawej obronie. No i tu może w środku pola zagra sobie Philips. No i może zamiast Tete wystąpi Czerki, żeby był wypoczęty na mecz z Lechem Poznań. Też Sana jest trochę zmęczony. Ale niestety nie mamy aż tak szerokiej kadry, żeby rotować tymi zawodnikami. No ale zobaczymy, może sobie poraz, może do Lichta zmienimy, jeszcze zagra Diallo. No i możemy już przejść do szybkiej symulacji. Mam nadzieję, że uda się pokonać Stuttgart. No mają taki ciekawy skład. Jest między innymi Nubel, jest Buendia, jest Green. Ale okej, mam nadzieję, że uda się ich pokonać. Wybieramy sobie szybką symulację i zobaczmy na rezultat tego meczu. No i wygrywamy 3-1, bramkę zdobył Czarki, Pieńczak oraz Pieńczak, więc mam nadzieję, że w końcu ten napastnik złapie dobrą formę i będzie zdobywał dużo goli. No bez oczywiście Ligion Lewandowskiego, więc mam nadzieję, że będzie grał na podobnym poziomie. Tutaj pochwalić naszego prawego obrońcy, bo zagrał całkiem niezły mecz. No a teraz mamy rewanżowe spotkanie, chociaż nie wiem, czemu znowu ocena mi spada, więc przegrywamy, ocena spada, wygrywamy też, ocena spada. Trochę to jest głupie z tą oceną w tej FIFA. Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby wyłączyć opcję zwolnienia, że nawet jeśli by nam bardzo słabo poszło, to byśmy zostali w klubie. No ale niestety takiej opcji nie ma. Okej, Czerk jest w formie, ale tutaj chyba wystąpi raczej Tete, chociaż możemy wstawić Czerkiego na drugim skrzydle, ale Sane też jest w dobrej formie, więc to akurat bardzo mnie zacieszy, że nasi skrzydłowi są w formie, ale wolałbym, żeby cały zespół był w dobrej formie. Udało się trochę poprawić morale, więc mam nadzieję, że uda się wygrać to spotkanie. No więc przechodzimy już do tego meczu. No i jeśli chodzi o zmianę w składzie, no to może wymienimy Ręcza, skoro bez formy, to może trochę niech sobie odpocznie, a zagra Laird, chociaż trochę jest zmęczony, więc może niech zagra Ręcz jednak. Zamiast Musiali może wystąpić Czerki na SPO. No i raczej to będzie tyle, jeśli chodzi o zmiany.
Widziałem, że Kimmich jest trochę bez formy, chociaż Filip też jest zmęczony, mamy jeszcze Fejna. No ale może zostawimy Kimmicha. No i mam nadzieję, że uda się awansować. Skład mamy bardzo dobry, no ale niestety ta forma zawodników nie jest zbyt zadowalająca. No okej, wybieramy już szybką symulację, no i mam nadzieję, że uda się wygrać, nie będzie tu żadnej niespodzianki. No i wygrywamy 3 do 1, pewny awans. Bramkę zrobił Kimmich, Xavier. A ciekaw, co to jest za zawodnik. No i Kimmich trafił do siatki dwa razy, więc może też ten zawodnik złapie lepszą formę. A dla Lecha do siatki trafił Welde. Okej, Żelki jest zadowolony, że dostał szansę w tym spotkaniu, możemy nawet go pochwalić. No i mam nadzieję, że nasza drużyna już wróci do formy, mamy też informacje o nagrodzie z turnieju. Mamy też kilka przełożonych spotkań. Ale jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to prawdopodobnie będzie to przedostatni odcinek z tej kariery. No i w ostatnim odcinku dokończymy sobie sezon, zrobimy podsumowanie sezonu oraz ogólnie podsumowanie całej kariery. No okej, przed nami spotkanie z Hertą Berlin. Widzę, że De Ligt jest dość mocno zmęczony, no nie wiem, czy on ma jakąś sobą wytrzymałość. No 76 wytrzymałości to powinien raczej mieć siłę, więc może damy tutaj Diallo, tylko też damy go do rezerw, żeby nie zagrał spotkania, żeby się nie męczył jeszcze bardziej. Może zamiast Kimmicha wystąpi Philips. No i też Pieńczek jest zmęczony, więc chyba niestety musi sobie odpocząć w tym spotkaniu i zagra Tillman, który mam nadzieję, że zagra dobre spotkanie. I okej, możemy już przejść do symulacji tego spotkania, zobaczymy, czy uda się pokonać Hertę. No jeśli wygramy, to będziemy mogli trochę awansować w tabeli. Jak widzicie, mamy kilku ciekawych piłkarzy. Jest Barco, jest Willock, jest Luke Bakio, Arons. Jest też Lotka na bramce, więc jest to ten polski bramkarz. No mam nadzieję, że uda się ich pokonać, zobaczymy na rezultat tego meczu. No niestety jest porażka 2-0, Willock zdobył dwie bramki. No już myślałem, że nasz zespół wróci do formy, ale niestety przegrywamy mecz z Hertą, może też to było to, że nasi podstawowi piłkarze byli zmęczeni. Mamy teraz spotkanie z Hoffenheim, który ma 16 miejsce w tabeli. Mamy też raport o juniorach. No generalnie ci juniorzy dosyć przeciętnie wyglądają, tego juniora możemy sobie zwolnić. Tego raczej też zwolnimy, bo ma niski potencjał i bardzo niski overall, więc tego też sobie odrzucimy. Tego raczej też. Dosyć niski potencjał, overall też bardzo niski. Ten też 39 punktów ocen ogólny, to nie jest zbyt dobry wynik. Chociaż na razie może go sobie zostawmy. Okej, to jest jakiś raport scouta. Okej, to jest ten defensywny pomocnik, który jest bez klubu. No i ewentualnie można podpisać sobie z nim kontrakt. No bo może być fajnym zawodnikiem do rotacji, może w przyszłości się fajnie rozwinie. Przejdźmy do transferów i podpiszmy kontrakt z tym piłkarzem, który jest bez klubu. No wygląda całkiem ciekawie, 4x4 gwiazdki, 17 lat. Okej, możemy tutaj zaakceptować rolę perspektywicznego piłkarza, może podpiszmy kontrakt na 5 lat. Możemy zignorować klauzulę, okej, oni są klauzule, ale raczej ją odrzucimy. No i może dajmy mu 2000 pensji. Zobaczymy, czy się zgodzą, czy będą chcieli jeszcze coś więcej. Okej, zgodzili się, więc kolejny piłkarz dołączy do naszego zespołu. No a przed nami spotkanie z zespołem Hoffenheim. Może zrobimy sobie tutaj jakieś zmiany w składzie. No martwi mnie to, że nasza obrona tak szybko się męczy, mimo że mają dobrą wytrzymałość. Może tutaj zagrać sobie Fein zamiast Schlagera. Zamiast Musiali może wystąpić Czerki, który w lepszej formie jest bardziej wypoczęty. Sane też jest trochę zmęczony, no nie wiem co z tą wytrzymałością naszych piłkarzy. No okej, myślę, że możemy już wystawić taki skład na to spotkanie.
No i zobaczymy, czy uda się pokonać Hoffenheim. No, zajmiemy dość odległe miejsce, więc liczę tutaj na zwycięstwo. No ale oczywiście w tej karierze różnie to bywa, więc zobaczymy. No i oczywiście jest remis, więc... No i nasza sytuacja nie wygląda zbyt dobrze w Bundeslidze. Liczę na tą Ligę Europy, że uda się tam zajść daleko, ale z taką formą i z takimi wynikami to raczej będzie ciężko. Oczywiście ocena nam spada po każdym meczu, nieważne czy wygramy, czy przegramy, czy remisujemy, może sprawdzimy formę naszych zawodników. Inaczej jest bez formy, więc na pewno do tego piłkarza trzeba wymienić. Fajnie jest w słabej formie. Okej, Kimmich ma w miarę dobrą formę. Sané jest w wysokiej formie, Musiala jest kompletnie bez formy, więc też tego piłkarza trzeba wymienić. Okej, czyli Sané, czy Musiala oraz Inacio trzeba wymienić na kogoś innego, bo ci piłkarze są bez formy. No niestety Fejne nie spisał się zbyt dobrze. No i przed nim spotkanie z zespołem FC Köln. I zobaczymy, czy uda się ich pokonać. Mamy siódme miejsce w tabeli. Köln zajmuje 15. No i okej, przechodzimy już do wyboru składu. Znowu De Ligt jest zmęczony. Natomiast musimy tutaj wymienić zarówno De Ligta, jak i Inaczy, który jest bez formy. Może niech zagra sobie tutaj Jimenez albo Lawrence. Może Jimenez chce dostać szansę. I zamiast Musiali może wystąpić sobie Czerki na SPO. No i zobaczymy, czy uda się wygrać to spotkanie. Wybieramy szybką symulację, no i zobaczmy na rezultaty. Szkoda, że ten Alaba jest kontuzjowany, bo na pewno by nam się przydał. No ale na szczęście wygrywamy to spotkanie 3-1. Bramkę zdobył Kimmich, Pieńczak oraz Pieńczak po raz drugi. Bardzo mnie to cieszy, są to kolejne niezwykle ważne 3 punkty. No a teraz gramy w Lidze Europy, no i o dziwo nam ocena podskoczyła o 2 punkty. No i jakaś niespodzianka, teraz zamiast spadać nam podskoczyła. No gdyby ten piłkarz miał lepszą wytrzymałość, to mógłby grać w każdym spotkaniu, ale jak jest zmęczony, no to nie będę go wystawiał. A teraz gramy z zespołem Vitória SC, jest to chyba zespół z Portugalii. No więc tutaj raczej powinniśmy awansować do kolejnej rundy, ale zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Oczywiście tutaj zmotywujemy naszych piłkarzy przed tym spotkaniem. Okej, udało się podnieść trochę morale, więc liczę na zwycięstwo w tym spotkaniu. Damit sind wir am Ende der... Okej, przejdziemy do naszego składu, no i wymienimy tutaj Musiale, który jeszcze nie wrócił całkowicie do formy, może niech zagra sobie Czerki. Możemy Lairę dodać na prawą obronę. No i wymienimy też inaczej, chociaż tutaj, no nie wiem, może sobie zagra ten Laurent albo może ten Jimenez. Zagrał chyba dość dobry mecz, skoro udało się wygrać, więc wymienimy to inaczej, może damy go na ławkę ewentualnie. No i okej, możemy już wystawić taką jedenastkę na to spotkanie, wybieramy szybką symulację. No i zobaczmy, czy uda się wygrać ten mecz. No niestety mamy porażkę i to mecz u siebie, więc no nie wygląda to zbyt dobrze. Bramkę zdobył Pieńczak. A naprawdę są irytujące te wyniki w kratce. Raz wygrywamy, raz przegrywamy. Mam nadzieję, że rewanż uda się wygrać, no bo jeśli przegramy rewanż, to może być bardzo ciężko. Tym bardziej, że w Bundeslidze mamy siódme miejsce. Gramy teraz z Eintrachtem Frankfurt. Może jednak tego inaczej trzeba było całkowicie wyrzucić do rezerw. Okej, tutaj zagra sobie Diallo, a tego inaczej tutaj wymienimy i może sobie tutaj Lawrence wskoczyć. No i może tutaj Musiala niech sobie zagra, bo Czerk jest zmęczony. Może już powoli wróci do formy, więc zobaczymy, czy uda się pokonać Frankfurt. Wybieramy szybką symulację i zobaczmy na rezultat z tego meczu. No i wygrywamy 3-1, bramkę zdobył Pieńczak, Philips oraz Sané. No i to jest ciekawe. Raz potrafimy bardzo ładnie wygrać wysoko, zdobyć kilka bramek, a za chwilę przegrywamy z jakimś słabym zespołem. No, mam nadzieję na poprawę wyników w tym rewanżu.
Okej, mam informację, że pięć jest królem strzelców. W 25 meczach ma 13 bramek. Ale chyba nam trochę ocena znowu spadła. Okej, Czerki ostatnio jest w dobrej formie, więc myślę, że damy mu zagrać. Mamy też informację o powołaniu do kadry. No okej, weźmiemy sobie udział w konferencji prasowej, no i za chwilę jeszcze sprawdzimy formę zawodników przed tym spotkaniem, żeby wystawić jak najlepszy zespół, jeśli chodzi o formę. Hi guys, thanks all for being here. Questions one at a time, please. Oczywiście tutaj zmotywujemy naszych piłkarzy do walki o awans. Okay guys, we'll be wrapping up. No więc najpierw przejdźmy tutaj do zespołu. Szkoda, że tutaj nie możemy sprawdzić formy naszych zawodników. No okej, prześledzimy sobie tutaj szybko formę naszych piłkarzy. Widzę, że Darda jest w dobrej formie, ale nie jest rezerwowym. Też Jimenez jest bez formy. Inaczej nadal w bardzo słabej formie. Okej, widzę, że Philips ma w miarę dobrą formę, więc możemy go wstawić do składu. Szlager akurat jest w takiej średniej formie, więc możemy wstawić Philipsa. Okej, Musiala już ma taką w miarę formę, więc powoli wraca do lepszej formy. Tete teraz dla odmiany jest kompletnie bez formy, więc ciekawa sytuacja. Wcześniej był w świetnej formie, a teraz mu całkowicie forma spadła. Pieńczak jest w bardzo dobrej formie, więc to mnie bardzo cieszy. Ale myślę, że też problemem może być to, że zmieniliśmy klub w trakcie sezonu. Jeśli bym przeszedł na początku nowego sezonu, to może podczas turnieju przedsezonowego moglibyśmy trochę popracować nad formą piłkarzy, nad graniem. No ale zobaczymy, jak potoczy się ten mecz. Na pewno wymienimy Tetę, który jest bez formy, zagra sobie Czerki. I zamiast inaczej będzie musiał wystąpić chyba Lawrence, bo Diallo jest zmęczony, więc niech tutaj zagra sobie Lawrence. No i okej, myślę, że możemy wystawić już taką jedenastkę na to spotkanie. Liczę oczywiście na zwycięstwo. No szkoda tej kontuzji Alaby, bo na pewno by nam się przydał w obronie, tym bardziej, że ma dość dobrą formę. No ale zobaczymy, jak potoczy się ten mecz. Wybieramy szybką symulację, musimy chyba 2 do 0 wygrać minimum. I zobaczmy, wygrywamy 3 do 1, no i na szczęście udało nam się awansować. No i Musiala sobie bramkę, Tete trafił do siatki, więc mam nadzieję, że jego forma się trochę poprawi. No i również Pieńczak zdobył gola. Okej, mamy tutaj oczywiście inne wyniki. No i zobaczymy, na kogo trafimy w ćwierćfinale. Bo tej zarząd nam postawił cel, żeby dotrzeć do finału, więc liczę, że uda się wygrać tą Ligę Europy. Bo niestety Bundesligę będzie nam ciężko wygrać, więc to jedyna szansa to wygranie Ligi Europy. No a przynajmniej spotkanie z Lipskiem. Dalej mamy 7 miejsce w tabeli. Mamy oczywiście konferencję prasową przed tym spotkaniem, więc weźmiemy w niej udział. No i zmotywujemy naszych piłkarzy przed tym meczem. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Danke für Ihre Fragen. Przechodzimy do meczu z Lipskiem i Lipsk jest jedną pozycję nad nami, więc jeśli ich pokonamy, no to możemy ich przeskoczyć w tabeli. Niestety Pieńczak jest zmęczony, ale może da radę. Zamiast Tete może wystąpi Czerki, tylko że niestety ten Czerki jest trochę zmęczony. No więc może niech zagra jednak Tete. Tutaj zamiast Schlagera może wystąpić Philips. No i znowu ten De Ligt jest zmęczony, więc tutaj zagra sobie Diallo. Darda się trochę rozwinął, tylko że jest bez formy, więc to też jest problem. No ale może damy szansę inaczej, może tutaj po tym meczu wskoczy na lepszy poziom trochę, no zobaczymy. Niestety zbyt dużo opcji nie mamy, jeśli chodzi o rotację w składzie, no ale zobaczymy, może uda się wygrać z Lipskiem. No i wygrywamy, bramkę zdobył Czerki oraz Musiala. Fajnie, że to Musiala wraca do formy. No i zobaczymy, jak teraz będzie się prezentować forma naszych piłkarzy, może też inaczej
wrócił do formy. Udało nam się też awansować trochę w tabeli. Zobaczmy teraz formę naszych piłkarzy. Leman złapał dobrą formę, więc bardzo mnie to cieszy. Ok, inaczej ma teraz taką w miarę formę, więc mam nadzieję, że teraz to pójdzie w górę i złapie lepszą formę. Ok, Kimmich ma dość dobrą formę. Sané w świetnej formie, Musiala też zaczyna łapać dobrą formę. Czerk jest w dobrej formie, Tete też jest w dobrej formie. No i Pieńczak w wysokiej formie, więc też bardzo mnie to cieszy. No i aby tak dalej, aby nasze wyniki się poprawiły. Teraz chyba będziemy mieli przerwę na kadrę, więc możemy sobie to przesymulować w kalendarzu. Ale widziałem, że w ćwierćfinale Ligi Europy będziemy grać z Brighton, więc też ciekawy przeciwnik. Zauważyłem ostatnio, że przez ostatnie okienka dość mocno się wzmocnili. Przyszedł Dybala, też chyba En-Nesyri. No i zobaczymy też ogólnie, jak wygląda ich skład, bo widziałem, że zrobili kilka ciekawych transferów. Mamy teraz piąte miejsce w tabeli, ale do miejsca czwartego, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów, tracimy jeszcze trochę punktów, ale może uda się odrobić tą stratę. Mamy raport o juniorach, ale niestety ci juniorzy nie wyglądają zbyt ciekawie, więc możemy sobie to zarchiwizować. No i gramy tutaj z 18 zespołem w tabeli. No więc powinniśmy wygrać ten mecz, ale zobaczymy, jak to się potoczy, bo oczywiście ta kariera tutaj ma różne takie dziwne rzeczy, ale okej. Może tutaj zagra sobie... Albo niech będzie Szlager z Kimmichem. Nawet myślę, że możemy już wystawić taką jedenastkę na to spotkanie. Może jeśli wygramy wysoko, no to jeszcze forma naszych zawodników pójdzie trochę w górę, ale zobaczymy, jak to się potoczy. No i wygrywamy bardzo wysoko, 5 do 2. Bramkę zdobył Pieńczak, Xaver, Pieńczak, Tete oraz Pieńczak. No więc mamy tutaj hat-tricka naszego napastnika, więc bardzo ładnie. No i mam nadzieję, że taką formę będzie miał w tych spotkaniach Ligi Europy i też zdobędzie tam kilka bramek. No i Brighton ogólnie jest ciekawym rywalem. Fajnie się wzmocnili, więc liczę tutaj na dobry występ naszego zespołu. Oczywiście mamy też trening przed tym spotkaniem. Okej, mamy ofertę z reprezentacji Finlandii, ale nie jestem tym zainteresowany, więc odrzucimy tą ofertę. No, przed nami spotkanie z Brighton. Będziemy mieli też konferencję prasową, więc weźmiemy w niej udział, no i zmotywujmy naszych piłkarzy. Thanks, thanks. If we could quiet down, then we can start with the questions now. Ok, udało się podnieść trochę morale naszego zespołu, więc liczę na zwycięstwo. Też nasi piłkarze są w dobrej formie. No jak widzicie, skład wygląda ciekawie. Jest En-Nesyri, Dybala, Kokczu. Jest też Christensen, Lamptey. No więc sporo ciekawych piłkarzy mają w swoim zespole. A my również dysponujemy bardzo mocnym składem. No i liczę, że przełoży się na wynik tego spotkania i uda nam się awansować. No więc wybramy szybką symulację i zobaczmy na rezultaty tego pierwszego meczu. Okej, mamy remis. No ale liczę, że u siebie uda się wygrać. Bramkę zdobył Musiala. No ale myślę, że że powinniśmy wygrać u siebie. No ale zobaczymy. Teraz mamy spotkanie z Borussią Mönchengladbach, no a później pewnie będziemy mieli rewanż. Tak jest, za kilka dni czeka nas rewanż w Lidze Europy. Gramy z Borussią Mönchengladbach, która ma czwarte miejsce w lidze. No i jeśli wygramy to spotkanie, to możemy ich nawet wyprzedzić, chociaż nie wiem, nie widziałem, jaka jest różnica punktowa. Może na prawej pomocy zagra Czerki. No i na prawej obronie można zagrać sobie Lagrid. No i okej, wystawiamy już taki skład na to spotkanie. Wybieramy szybką symulację. No i mamy remis 1-1. Bramkę zdobył Tete. Może przed tym rewanżowym spotkaniem my sprawdzimy jeszcze formę naszych piłkarzy.
Okej, widzę, że jeśli chodzi o naszych podstawowych piłkarzy, to na szczęście są w dobrej formie. No więc liczę oczywiście na awans w tym spotkaniu. Będziemy mieli też wcześniej trening. No i za chwilę czeka nas rewanż. Oczywiście musimy go wygrać, żeby awansować do kolejnej rundy. Mamy też konferencję prasową, więc weźmiemy w niej udział i zmotywujemy nasz zespół. Ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Wir sind am Ende angekommen. Okej, udało się poprawić morale naszego zespołu przed tym meczem, więc liczę tutaj na awans do kolejnej rundy. Gramy u siebie. No więc mam nadzieję, że doping naszych kibiców pomoże nam awansować. Wystawiamy taką 11 i wybieramy szybką symulację. No i zobaczmy na rezultat tego meczu, czy będziemy mieli awans. Tak jest, wygrywamy 2-1. Bramkę zdobył Musiala oraz Pieńczak. No i meldujemy się w półfinale Ligi Europy. Więc jesteśmy już coraz bliżej wypełnienia celu, który nam postawił już zarząd, czyli finał. No ale oczywiście ja chciałbym wygrać ten finał. No z takich mocniejszych zespołów to została Chelsea, jest też Borussia Mönchengladbach oraz Olympique Lyon. No więc jeszcze tutaj kilka mocnych zespołów zostało. No ale mam nadzieję, że uda się awansować do tego finału. Mamy tutaj jakieś informacje, chyba są to przełożone spotkanie oraz plan rozwoju Inacio. No i rozwinął się na 87 i mam nadzieję, że będzie prezentował jeszcze lepszą dyspozycję. A przynajmniej spotkanie z Leverkusen, który ma trzecie miejsce w tabeli. Jeśli wygramy, to możemy się trochę do nich zbliżyć. No ale musimy zrobić kilka zmian w zespole, bo niestety Sane jest dość mocno zmęczony, więc zastąpi go Czerki. No i nawet go wymienimy, żeby sobie całkowicie odpoczął. To może tutaj na ławkę sobie wskoczyć, zobaczmy kogo tu możemy dać. Może niech będzie Pawlović. No i zamiast Delicta zagra sobie Diallo. No i okej, myślę, że możemy już przejść do tego meczu. Może jeszcze tutaj damy tego prawego obrońcę. No i wybieramy szybką symulację. Jeśli chodzi o skład Leverkusen, to jest tu na przykład Abraham, jest De Bruyne, jest Sołczek, Diaby, więc kilku ciekawych piłkarzy udało im się utrzymać. Jest Kredecki dalej. No okej, wybieramy szybką symulację i zobaczmy na rezultat tego meczu. Okej, wygrywamy 2-1, bramkę zdobył Czerki oraz Pieńczak. No ten Pieńczak myślę, że powinien trochę awansować, jeśli chodzi o najlepszych strzelców. Możemy zobaczyć teraz na najlepszych strzelców, no i nawet Pieńczak jest na pierwszym miejscu, 17 bramek. Drugi jest Lundin, później Guedes, Dolberg, Abraham, Olmo, Diaby, no i jeszcze mamy Sané na 8 miejscu, więc wygląda to bardzo ładnie. Okej, jak możecie zauważyć, w półfinale zmierzymy się z Chelsea, więc to już może być bardzo ciężki pojedynek. No ale wierzę w mój zespół, mam nadzieję, że uda się awansować. Teraz gramy z Wolfsburgiem. No jeśli wygramy to spotkanie, a Borussia Mönchengladbach przed gra, to możemy nawet skoczyć na czwarte miejsce, więc nasza sytuacja zaczyna się poprawiać. Widzę, że Pieńczak rozwinął się na 89 punktów oceny ogólnej. Nasz podstawowy skład jest rozpoczęty, więc możemy wystawić taką jedenastkę, to już Lehmann bardzo ładnie się rozwija. Na składzie Wolfsburga jest kilka ciekawych piłkarzy. Silva, Hauge, Depay, jest Mecha, Ndombele, Simakan, Barnes, więc kilku ciekawych piłkarzy mają, ale oczywiście mam nadzieję, że uda się ich pokonać. Wybieramy szybką symulację i zobaczmy na rezultat. No i niestety mamy wysoką porażkę 4-1, no i trochę mnie to martwi przed tym spotkaniem z Chelsea. Dziesiątki trafił tezę, no więc koniecznie musimy sprawdzić formę naszych piłkarzy przed tym meczem. Ale to kolejna dziwna rzecz w tej karierze. Mamy dobrą formę, wygrywamy mecze, a nagle przychodzi takie spotkanie i przegrywamy 4-1. O, teraz do odmiany Delicht jest bez formy i inaczej znowu złapał sobą formę, więc no nie podoba mi się to za bardzo, że ci piłkarze mają taką bardzo zróżnicowaną formę. Raz jest w świetnej formie, za chwilę jest kompletnie bez formy. Ręcz też jest kompletnie bez formy, więc no nie wygląda to zbyt dobrze, tym bardziej, że gramy z Chelsea, która jest bardzo mocnym rywalem. Na szczęście nasi
Zawodnicy ofensywni są w dobrej formie, więc to jest nadzieja na to spotkanie, że uda się zdobyć dużo bramek. W sumie to możemy sprawdzić też, kiedy Alaba wróci do gry. Ale niestety dostał dość poważną kontuzję, zobaczmy, jeszcze 7 tygodni. No więc chyba niestety w tym sezonie nam Alaba nie pomoże. Mamy też konferencję prasową, więc weźmiemy w niej udział, no i zmotywujemy naszych zobaczy. Na pewno sporym problemem będzie to, że praktycznie cała nasza obrona jest bez formy, czyli De Ligt oraz Inacio. Mam nadzieję, że Diarra spisze się dobrze, może ewentualnie zostawimy De Ligta i zostawimy Diarra zamiast Inacio. Gramy u siebie, więc mam nadzieję, że u siebie uda się wypracować jakiś korzystny rezultat. Zamiast Inacio może zagrać Diarra. No i tu zbyt dużo opcji nie mamy, bo niestety Daladay oraz inni piłkarze są bez formy, a też postaje wystawić dość mocny zespół na spotkanie z Chelsea. No ok, wystawiamy jeszcze komię do naska. Widzę, że Czarki rozwinął się na 87 punktów oceny ogólnej. Więc zastanawiam się, czy nie stawić go zamiast Sany może. Wstawimy tutaj Czarkiego, no i zobaczymy, czy uda się pokonać Chelsea. No i skład wygląda bardzo solidnie. Skora, Havertz, Kean, Wissouma, Fabian, Skriniar, Rudiger, Tapsoba, James, Chilwell oraz Mendy. Więc naprawdę solidna jedenastka. No ale mam nadzieję, że uda się pokonać. Może Chelsea też ma jakieś problemy z formą zawodników. Ok, mamy remis. Bramkę zdobył Pieńczego oraz Tete. Tak, możecie zauważyć, Zieliński gra w Chelsea, pojawił się na boisku w drugiej połowie, a do siatki po stronie Chelsea trafił Skriniar oraz Havertz. No ale może na wyjeździe uda się wygrać i utrzymać ten rezultat. Teraz przed nami spotkanie z Schalke. Niestety trochę nam Borussia Mönchengladbach odskoczyła, w ogóle Arminia jest na szóstym miejscu, więc też dosyć ciekawa sytuacja, no ale oczywiście to już jest Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. No, De Ligt oprócz tego, że jest bez formy, to jeszcze ma słabe morale, więc chyba musimy go wymienić na to spotkanie. Ok, trochę udało się zmotywować naszych piłkarzy. Zobaczymy może na formę naszej obrony, czy ktoś zapał jakąś lepszą formę, czy nie. No ci rezerwowi mają w miarę teraz formę. Ten Lawrence, Diallo. Inaczej ma w miarę dobrą formę, więc tutaj De Ligta musimy wymienić. A ta forma się praktycznie zmienia ze spotkania na spotkanie. Wcześniej Ręcz miał bardzo słabą formę, teraz ma w miarę. Podobnie inaczej, miał bardzo słabą formę, teraz ma w miarę. Za chwilę się może okazać, że będzie miał świetną formę, a później znowu będzie słaba, więc po kolejnym spotkaniu, więc no zobaczymy, jak nam pójdzie w tym meczu. Zobaczmy, kiedy gramy z Chelsea, żeby też oszczędzać naszych piłkarzy. Okej, tutaj będziemy mieli spotkanie z The Blues. No więc może nawet tutaj damy odpocząć kilku naszym piłkarzom. W lidze i tak nie mamy szans na mistrzostwo, no a jeśli wygramy Ligę Europy, no to w kolejnym sezonie będziemy mieli zagwarantowaną Ligę Mistrzów. No więc tu na pewno De Ligt do zmiany. Może sobie tutaj Daladay wskoczyć. No i może zamiast Tete zagra sobie Garcia. Zobaczymy, jak ten piłkarz sobie poradzi. No więc możemy już wybrać szybką symulację. No i zobaczmy, czy uda się pokonać Schalke i zdobyć kolejne 3 punkty. I tak jest, wygrywamy 2-1, bramkę zdobył Sané oraz Garcia, więc może ten piłkarz będzie notował jakieś fajne występy, chociaż to jest zawodnik ofensywny, więc tutaj akurat ma dość sporą konkurencję, nawet jeśli chodzi o ogólnie zawodników, którzy są na tej pozycji, no i zawodników, którzy są w formie przede wszystkim. No a przed nami rewanż z Chelsea. Na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie, gramy na wyjeździe w Anglii. Oczywiście przed tym meczem postaramy się zmotywować naszych piłkarzy na konferencji prasowej. Jeszcze sprawdzimy sobie też formę naszych piłkarzy. No i liczę na awans do finału, no i wtedy wypełnimy przynajmniej jeden cel. Okay guys, thanks very much. We'll start the questions now.
Time's up, guys. Thanks for your call. Okej, sprawdźmy jeszcze formę naszych piłkarzy. No i wystawimy już zaraz 11 na to spotkanie. Okej, De Ligt nadal w bardzo słabej formie. Ręcz też bez formy, więc musimy to wziąć pod uwagę. To wystąpi Laird. No i w środku obrony może wystąpić Nacho oraz Diallo. No i zobaczmy na resztę piłkarzy. No Sané jest w świetnej formie, Musiala też w dobrej formie. Garcia też za dobrą formę, no i mamy informację, że ten piłkarz wykazuje wielki potencjał. No i przede wszystkim Pieńczak jest w świetnej formie, więc liczę na jakąś bramkę w tym spotkaniu. No więc przechodzimy do tego meczu. Zrobimy odpowiednie zmiany w składzie. Zamiast De Ligta wskoczy... no Alaba nie może wskoczyć oczywiście, ale wskoczy sobie Diallo zamiast De Ligta. No i chyba nawet go wyrzucimy z ławki rezerwowych, może tutaj damy... No może niech to będzie Jimenez. No i Laird może też wskoczyć do wyjściowej jedenastki. Okej, może zamiast Tete wystąpi Czerki. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o zmianę, może ewentualnie Philips, chociaż Lagerak ostatnio gra jest w dobrej formie, więc może go zostawmy, żeby też zbyt dużo nie mieszać w tym składzie. No i zobaczmy, w składzie Chelsea na ataku jest Zaniolo, Havertz, Kean, no i Hous, Fabian, Tapsoba, no i reszta zawodników w potekach w poprzednim spotkaniu. No więc wybieramy szybką formację, no i zobaczmy, czy uda się awansować do finału. I tak jest, wygrywamy ten mecz 2-1. Dla Chelsea bramkę zdobył Bissouma, a później Musiala trafił w 45 minucie i w 65 minucie Czerki zdobywa bramkę na 2-1, no i tym samym daje nam awans do finału Ligi Europy. Może weźmiemy udział w konferencji prasowej. Możemy też pochwalić naszych piłkarzy, no i przy okazji zwiększymy trochę morale naszego zespołu. No i w finale chyba zmierzymy się z Borussią Mönchengladbach, czyli z zespołem, który nie jest zbyt wygodnym rywalem dla Bayernu. No ale zobaczymy, może uda się ich pokonać. Have you got time for a few questions? No i będziemy mieli szansę na dołożenie kolejnej Ligi Europy do naszej gabloty trofeów. Bo wcześniej oczywiście zdobyliśmy Ligę Europy z Milanem, no a teraz mamy szansę wygrać to z Bayernem. Chociaż oczywiście z Bayernem walczy o Ligę Mistrzów niż o Ligę Europy, no ale jeśli mamy szansę wygrać też to trofeum, no to bardzo fajnie. Chociaż niestety mam informację, że Musiala jest zawieszony, więc niestety nie będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu. No mam nadzieję, że bez tego piłkarza również nasz zespół poradzi sobie dobrze. Na szczęście dużo naszych ofensywnych piłkarzy jest w świetnej formie, no i mam nadzieję, że to się utrzyma do finału. Okej, zobaczmy ile jeszcze mamy meczów do końca. No to mamy chyba jeszcze dwa spotkania, no i mamy też finał Ligi Europy z Borussią Mönchengladbach, no i to będzie tyle, więc już te spotkania zostawimy sobie na kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku zrobimy sobie podsumowanie, dokończymy oczywiście sezon najpierw, później zrobimy podsumowanie sezonu. No i zrobimy też podsumowanie kariery, bo raczej to będzie ostatni odcinek. No bo już powoli ta FIFA zmierza do końca, niedługo będzie premiera nowej FIFA, więc tutaj już raczej na tym sezonie dokończymy karierę. Ich danke fürs kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Zobaczymy też, czy uda nam się awansować do europejskich pucharów, bo musimy zająć miejsce w top 4, no, albo musimy wygrać Ligę Europy, żeby awansować do Ligi Mistrzów. No a później zobaczę, może, że poza odcinkiem sobie jeszcze zagram parę sezonów. Chociaż poza odcinkiem zacząłem sobie też karierę swoim klubem. No jest jeden z pomysłów, jeśli chodzi o kolejną FIFA, bo myślałem, żeby zagrać karierę z klubem stworzonym przeze mnie i na przykład stworzyć ten klub w Polsce, tak jak tutaj zrobiłem poza odcinkiem. No i mógłbym tutaj inwestować mocno w Polaków i zrobić taką karierę Polakami, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Może też udałoby się objąć reprezentację Polski. Jest to na pewno jeden z pomysłów, ewentualnie myślałem też nad karierą Newcastle, żeby zbudować z Newcastle potęgę w Premier League i potęgę, która może wygrywać Ligę Mistrzów. No więc to oczywiście są pomysły na kolejną karierę, ale tutaj tym zajmiemy się już w kolejnej FIFA. No a w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.